Cześć, z tej strony Natalia, witam was w kolejnym i ostatnim vlogu z Dominikany. On już wyglądał trochę inaczej, ale powiedziałam tak. No i udało się, na szczęście, jak widzicie, dron utrzymywał się na wietrze. Na szczęście też tego dnia nie padało, więc wszystko złożyło się idealnie. Powiedziałem Natalii, że zrobimy teraz taką fajną przebitkę, jak dron od nas odlatuje. A co działo się dalej, to oglądajcie sami. W dzisiejszym vlogu miałam was zabrać na wycieczkę, żeby zobaczyć prawdziwe oblicze Dominikany. Jak to wygląda, wiecie, nie w hotelowych kurortach, tylko no jak wyglądają ich prawdziwe miasta, jak wygląda ich prawdziwe życie. Ale widzowie, Situj zaskoczył, klęknął, wyjął pierścionek i... Dokładnie. Natalia się nie spodziewała, co chyba? Nie spodziewałam się, bo tak. No czekaj, zaraz sobie pogadamy może. Natalia, najpierw like, sub, a w ogóle, czekaj, dodajemy tą wycieczkę, bo... Znaczy, będziemy nagrywali? Damy ją w drugiej części filmu, po prostu. Zrobimy to w trochę skróconej wersji, niż miało być według planu, bo zadajecie sporo pytań odnośnie właśnie naszych zaręczyn. Ale zanim na nie odpowiemy, zanim powiem wam, jak to wyglądało z mojej perspektywy, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, bo do końca tego miesiąca lecimy po 140 tysięcy subów i koniecznie strzelajcie też łapkę w górę. Dobra, najczęściej zadawanym pytaniem jest pytanie, czy spodziewałam się zaręczyn. O, no właśnie, spodziewałaś się czy nie? Znaczy, ja już wiem, ale... Powiem wam, że nie, bo Karol dawał mega sprzeczne sygnały, tak. Po pierwsze, pozwoli mi wypakować wszystkie rzeczy z walizy. Wszystkie! Więc to już było takie, że wiecie, no jakbym miał gdzieś pierścionek, to by pewnie powiedział, a zostaw moją walizkę, ja wypakuję sam, nie? Po drugie, Karol to bardzo dobrze rozegrał, bo powiedział mi, że nagrywamy film na jego kanał i wiecie, my cały dzień odpowiadaliśmy na pytania i następnego dnia mieliśmy to kontynuować, bo mieliśmy nagrać hotel z drona z góry, no i Karol mówi, że no przecież nie nagramy tego w dzień, jak są ludzie, żeby ich nie nagrywać, więc musimy to zrobić rano. Po trzecie, tego dnia, jak wychodziliśmy rano na plażę, Karol w ogóle się nie stresował, po prostu kompletnie. Może jakby się stresował, to bym coś wyczuła, ale no, było zero stresu, nie? Ogólnie widzowie, ja się totalnie nie stresowałem, serio, Natalia, ja nigdy nie byłem tak wyzwany, nawet na dwójeczce nie byłem, nie? Przed. W ogóle, ale wracając do tego, że dobrze to ogarnąłem, to o dziwo, wszystko poszło zgodnie z planem. Raz miałem kryzys, prawie mi się wysypało samo kupienie pierścionka, bo ty wtedy byłaś u kosmetyczki. Miało ci zejść 3 godziny, zeszło ci niecałe 2 chyba. Tak, mega szybko. Strasznie szybko i ledwo widzowie wyrobiłem, żeby kupić pierścionek i wrócić tak, żeby Natalia nic nie zauważyła. Na szczęście się udało. I w sumie, Karol, możesz powiedzieć, w jaki sposób przymyciłeś ten pierścionek i jak chowałeś, że ja w ogóle go nie znalazłam, wypakowując wszystkie rzeczy i układając wszystko w szafkach. Generalnie tak, widzowie, kupiłem pierścionek, jak Natalia była u kosmetyczki. Schowałem sam pierścionek, bo był jeszcze taki duży kuferek do pierścionka. On jest w piwnicy schowany w kartonie po jakimś czymś do odcinka. Schowałem pierścionek w schowku w samochodzie, takim, o którym Natalia nie miała zielonego pojęcia. I zrobiłem to po pierwsze dlatego, żeby Natalia go nie znalazła, a po drugie, żebym na pewno, wiecie, nie zapomniał wziąć tego pierścionka na lotnisko i ogólnie, nie? Tutaj na wakacje. Ten pierścionek leżał sobie w samochodzie kilka dni, aż do momentu, gdy pojechaliśmy Natalia do Warszawy, czyli dzień przed wylotem, bo mieliśmy hotel, wiecie, w Warszawie dzień przed wylotem, potem lecieliśmy na Dominikanę. Do Dominikany i weszliśmy do hotelu, a ja specjalnie Natalii powiedziałem, żeby zostawić tutaj tam walizki, ja jeszcze zejdę drugi raz. Zszedłem drugi raz, wziąłem, słuchajcie, ze schowka ten pierścionek, schowałem do kurtki, do kieszonki w kurtce, tutaj takiej, wiecie, w środku wewnętrznej, no i poszedłem na górę. Zdjąłem kurtkę, pierścionek był tutaj w kurtce, no i musiałem, wiecie, jakoś przełożyć go do walizki, nie? Ale musiałem zrobić tak, żeby Natalia nie widziała. Wtedy Karol kazał mi pójść do łazienki i nagrywać w łazience film, bo tylko tam jest dobre światło, nie? Ja wtedy jeszcze nie łączyłam faktów. Tak, bo nagrywałeś film, no tak, mówię, Natalia, weź tutaj, pokaż widzom. Co zostawiamy chyba, bo się, tak, bo za dużo ważyło i tam jest dobre światło w łazience, więc nagle tam będzie fajnie wyglądało, nie? Natalia poszła, była plecami do mnie, ja szybko, widzowie, do tej kurtki, wyjmuję z kurtki pierścionek i przygotowałem sobie już wcześniej w walizce kosmetyczkę, żeby była, i wiecie, idealnie tak włączona, żebym tylko szybko włożył i zamknął, nie? Więc wziąłem pierścionek z kurtki, wsadziłem do bocznej kieszeni w kosmetyczce i tak naprawdę do samego końca tamten pierścionek był. Nie wiem, czy zauważyłaś, Natalia, ale tutaj, jak przyjechaliśmy, ja od razu jakby wyjąłem kosmetyczkę, położyłem przy lustrze
lustrze, ale tak, żeby bardzo blisko była lustra, żebyś nie widziała, że tam coś wystaje. Ja swoje kosmetyczki brałam patyczki do uszu, bo one były w tej środkowej części, w tej kosmetyczce. Chyba. Ja pierdzielę, dobra, no. Ja tego w ogóle nie widziałam, bo to było w drugiej części. To było jakby, to było przy lustrze, jakby od ściany, nie? Więc... A ja brałam do środkowej małej kieszonki. Okej, okay, no tam w tamtej kieszonce nic nie było na szczęście, bo jakby tam były patyczki, to było po ptakach, ale no tak to się udało tutaj przemycić. No a potem dla tych, którzy oglądali film u mnie na kanale wczoraj, jakby wiecie, że oświadczyłem się Natalii na plaży, jak grałem to z drona, więc wziąłem pierścionek, jak tutaj było w łazience, przełożyłem z kosmetyczki do pokrowca na drona, no i z tego pokrowca już po prostu na plaży wyjąłem do samych zaręczyn. Więc oficjalnie Natalia została tak porobiona, że szok. Wszystko poszło tutaj zgodnie z planem, poza tym właśnie, że no prawie nie zdążyłem wrócić z pierścionkiem do domu, jak go kupiłem. Uwaga, kolejne pytanie, czy podoba ci się pierścionek? O, właśnie. Pierścionek wygląda tak i mi się bardzo podoba, bo jest delikatny. Ja generalnie nie lubię takiej zbyt przesadnej biżuterii, właśnie wolę taką delikatną, nie? No właśnie, miałem dylemat, powiem ci, Natalia, bo na necie upatrzyłem sobie inny trochę, ale jak pojechałem, wiesz, do jubilera, to... Zupełnie inaczej. Tak, na żywo wyglądał zupełnie inaczej, tamten był za duży, taki zbyt odstający do góry i... Ten jest fajny, bo jest mały, no właśnie, nie? Zobaczyłem ten i stwierdziłem, że kurde, no wygląda spoko, ale w razie czego, wiesz co, nie stosowałem się, bo można oddać zawsze, nie? Więc... Nie chcę oddawać. Ogólnie, słuchajcie, to nie stosowałem się ani rozmiarem, ani tym, czy Natalii się spodoba ten pierścionek, bo wiedziałem, że można wymienić w razie czego, więc tutaj stresu nie było, bardziej martwiłem się o to, czy, no wiecie, dam radę ogarnąć to tak, żeby Natalia się niczego nie spodziewała. Dobra, Karol, teraz pytanie do ciebie. Jak długo planowałeś zaręczyny? Kurde, ciężko powiedzieć, wiesz, tak gdzieś mniej więcej pod koniec tego roku, już tak sobie pomyślałem, że kurde, chyba czas najwyższy i wiedziałem, że to będzie w tym roku, nie wiedziałem jeszcze dokładnie kiedy, ale jak już planowałem wycieczkę i kupiłem ci tą wycieczkę, a właśnie, kupując drona, już też miałem w głowie, że wiecie, wykorzystam go do nagrania tych zaręczyn, więc gdzieś mniej więcej, no tak... Od grudnia już tak na poważnie, nie? Myślałem, już potem coraz bardziej, ten pierścionek, który dostałaś na urodziny, to też nie był przypadek, potem ta wycieczka, to też nie był przypadek, no i tak ogólnie powoli. Wy też przed już pisaliście, więc... Tak, nie mogliście się doczekać, bardzo. Dobra. Czas na kolejne pytanie, czy to były twoje wymarzone zaręczyny? O, to jest ciekawe w sumie. No jestem ciekaw, co ja powiesz. Ja mówiłam zawsze, Karol, jak będziesz chciał się oświadczać, to tylko nie na święta, nie? No, to wiedziałem, żeby nie na świętach, bo wiedziałem, że Natalia by tego nie chciała. Nie, no tutaj miejsce i warunki były idealne. Plaża, palmy, nie? Wschód słońca. A wszystko było perfekcyjne. A i to też nie była żadna romantyczna kolacja, nie? To było o wschodzie słońca i... Co ciekawe, no? Ja tego dnia zarezerwowałam nam kolację. Tak, na wieczór. To przypadkiem w takiej fajnej knajpie na dachu, która się znajduje. To prawda, ale to już było... Czysty przypadek po prostu. To już było po i też w sumie przypadkiem też było to, że zaręczyłem się w Dzień Kobiet, nie? Bo tak szczerze, ja nie wiedziałem, kiedy dokładnie to zrobię. Od początku wjazdu jakoś tak zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby dobrze się z filmami mi ułożyło wszystko i w ogóle, żebyś się niczego nie domyślała, więc to było w Dzień Kobiet, 8 marca, ale... 8 marca mieliśmy później właśnie tą kolację na dachu i pani jeszcze zrobiła nam tak ładnie łóżko z okazji Dnia Kobiet. I to był jedyny raz, kiedy nam tak przygotowali łóżko. Tak, mieliśmy łabędzia z ręczników na łóżku. I ładne, powtykane, no. Ale to nie... To było perfekcyjnie, jakby to Karol zaplanował. Ale to nie było z okazji zaręczyn, bo nikomu w hotelu nie mówiłem. Okej, okay, kolejne pytanie, które również pojawia się dosyć często. Kiedy ślub? Jezu, widzowie, dajcie odpocząć od tych emocji trochę. Się nacieszyć tym, że jesteśmy zaręczeni, a nie jeszcze, wiecie, po ślubie, ale no nie wiem kiedy, nie myślimy jeszcze, nie? Nie. No jak będzie, to będzie jakoś... Teraz pytanie, w jakim miejscu? Może na jakiejś Kubie? Albo tutaj wrócimy może. Tu w ogóle organizują śluby, bo jeden widzieliśmy jest, na plaży, no, jest, organizują, to w ogóle też chyba zaręczyny organizują, ale stwierdziłem, a nie będę, wiecie, nikogo wykorzystywał, zrobię tak, to po swojemu. Tak, żeby każdy patrzył. No właśnie, zrobiliśmy to po swojemu, nikogo nie było wokół, fajnie było, nie? Fajnie, no. A co do ślubu, to co? To nie wiadomo kiedy. To nie wiadomo. Na pewno damy wam znać, jeżeli no, mamy takie plany. No, dowiecie się, ale proszę bez presji, okej? Okay? Okej, okay, kolejne pytanie do ciebie tym razem znowu. No. Kto pomagał Karolowi w wyborze pierścionka? Nie no, w sumie to nikt, ja sam wiedziałem mniej więcej... Sam chcę. Byłeś. Tak, no. Sam byłem, sam kupowałem, no wiesz, ewentualnie pani w jubilerze, nie? Mi pomagała, jak coś tam podpowiedziała, ale ja wiedziałem mniej więcej czego chcę. Ten pierścionek to był mój wybór, chociaż nie widzę, bo... To było chyba, nie wiem, w tamtym roku jakoś, albo jeszcze dawniej. Pamiętasz, jak oglądaliśmy kiedyś pierścionki? Tak, kiedyś jechaliśmy w aucie i mi wyskoczyła reklama Wukruka i oglądaliśmy sobie pierścionki, no. Wtedy, ja już wtedy widzowie wiedziałem, że wiecie, trzeba wykorzystać moment i zapytałem, jaki mniej więcej się Natalii podoba, nie? Czy wiecie, czy może srebrny, bo są też srebrne, czy jakiś złoty, czy jakiś taki, wiecie, wymyślny, czy nie? Więc zrobiłem wtedy już małe rozeznanie. Mała ankieta była przeprowadzona. Mała ankieta, Natalia chyba nie połączyła faktów, ja wiecie, sobie zapamiętałem i no wiedziałem mniej więcej, jak ma wyglądać i to.
akurat sam wybór nie był jakiś trudny, szczerze. Dobra, Karol, kolejne pytanie znowu jest do ciebie. Znowu do mnie? Znowu. Dobra. Czy prosiłeś o zgodę Natalii rodziców na zaręczyny? Nie prosiłem Natalii rodziców o zgodę, nie pytałem, czy mogę się Natalii oświadczyć, bo tak szczerze to uważam, że to chyba nie jest coś, o co powinno pytać się rodziców, nie? W sensie, ja wiem, że kiedyś tak było, że rodzice tego wymagali, żeby wiesz, przyjść, że to tak wypada, żeby zapytać z kwiatami w ogóle. Pewnie dalej tak jest, nie? W niektórych rodzinach, ale no szczerze, ja sobie tego nie wyobrażam, bo... Tak, ale też tym bardziej mamy mega luźną relację z naszymi rodzicami i ja na przykład z Karola rodzicami, a Karol z moimi, nie? No u tak, ale... trochę inaczej. No tak, no my mówimy do swoich rodziców po imieniu na przykład, nie? Więc jakby relację mamy luźną, ale to też nie chodzi o to. Ja uważam, że wiesz, no to nie, to jest nasze życie, tak? To jest no twoje tak. życie, ja pytam ciebie o rękę, a nie twoich rodziców, czy mogę cię prosić o rękę. Wiem, że kiedyś po prostu tak wypadało, ale no nie, dla mnie to jest dziwne, ja nie pytałem, nie miałem takiego zamiaru, plus też wiem, że chyba twoja mama mówiła kiedyś, że ona nawet, wiesz, totalnie nie oczekuje tego, żebym... Była jakaś gadka chyba, więc nie, widzowie, nie pytałem, dla mnie, wiecie, no nie jest to coś, o co powinienem pytać rodziców, tylko no to jest nasze życie, ja chcę, żeby Natalia właśnie siła ze mną, a nie, wiecie, kto inny. Mam nadzieję, że no, twoje rodzice nie mają nic przeciwko, z tego co wiem, to chyba nie, więc... Nie, no nie sądzę. Więc jest spoko, no wiadomo, jakbym, wiecie, czuł, że coś jest nie tak, no też jakoś tam bym może pogadał, ale nie, no totalnie, wiecie, na luzie, nie pytałem nikogo o zgodę, jedyne pytanie, jakie zadałem, to było właśnie oczywiście pytanie do Natalii. Dobra, chyba odpowiemy sobie już na ostatnie pytanie, bo dużo pytań się powtarza, praktycznie są bardzo podobne, okay. jak same. I ostatnie pytanie brzmi, jaka była reakcja waszej rodziny? Powiedz Natalia o reakcji mojej mamy, to była najlepsza reakcja, nie? Karola mama miała najlepszą reakcję ze wszystkich. Wysłaliśmy im takie zdjęcie, jak tak trzymamy pierścionek. Teraz widzicie na ekranie to zdjęcie. Karol? No i wysłaliśmy jej to zdjęcie, a Karola mama, poczekajcie, przeczytam wam dokładnie, co napisała. Gdzie pogubiłaś paznokcie? Znak zapytania i taka winka, haha. Widzowie, moja mama nie zauważyła pierścionka i myślała, że chodzi o paznokcie, bo ty masz takie paznokcie, że z daleka tak, faktycznie widać jakby... Tutaj, nie? Jakby... Jakby ich nie było, powiedzmy, tak, no. nie? I wiecie, my wysyłamy na grupkę rodzinną zdjęcie, a moja mama pierwsza odpisała właśnie, gdzie masz paznokcie. No masakra. Było tak, że wróciliśmy do pokoju i była... To była akcja dzwonienia na Viberze, tak. Chyba moja mama to zorganizowała też, coś mi się wydaje. Chyba tak. Była konferencja. Pierwsza do takich rzeczy. Tak, była konferencja i... O, no mniej więcej tak to wyglądało. Dziękujemy. Ale ogólnie reakcja wszystkich była raczej pozytywna i wiecie, tak szybko się rozniosło, że co chwilę ktoś z rodziny nas pisał z gratulacjami. Tak, tak, totalnie wiecie. Karol wysłał komuś filmik? Ja już widziałem. Ja wysłałem Natalii go znowu filmik z drona, a on mówi, no już widziałem, ja już wszystko wiem, nie? Wiecie, a to było dosłownie w 5 minut, więc no tutaj wieści szybko się niosły. Chyba nikt reklamacji nie składał, nie słyszałem, żeby ktoś komuś to nie pasowało, ale nie, może nikt nie mówił, nie? Okej, w tej części filmu to chyba by było na tyle, bo bardzo dużo pytań się powtarza. Nie chcę odpowiedzieć na bardzo podobne pytania, więc jeżeli macie jakieś inne pytania, które chcielibyście, żebyśmy na nie odpowiedzieli, to zadajcie je w komentarzu pod tym filmem, to w wolnym czasie po prostu wam podpisuję. Teraz przechodzimy do części filmu, który miał być głównym filmem. Tak, to co zaraz zobaczycie, to miało być główna część tego filmu. Ja już wiedziałem, że to nie będzie główna część, ale Natalia nie. Nie wiedziałam. Więc pokażemy wam teraz, jak wygląda prawdziwa Dominikana i zabieramy was ze sobą na wycieczkę. No dobra, witamy was w drugiej części filmu. Zaraz zbieramy się na wycieczkę i dzisiaj jedziemy poznać prawdziwe życie Dominikańczyków. Dzisiaj odwiedzimy jakieś miasto Figway, lokalny targ. Nie mów wszystkiego, co odwiedzimy, no daj widzom jakąś niespodziankę. Jeszcze zobaczycie na filmie. No właśnie. Generalnie pogoda dzisiaj jest spoko, zapowiada się, że będzie fajnie. Chociaż według prognozy pogody od 15 ma padać, ale ta pogoda tak średnio się sprawdza, nie? Ona zawsze żyje swoim życiem. No właśnie. Ty Natalia, gdzie ty masz pierścionek? Proszę mi pokazać tutaj. Nie ma. Jak to nie ma? Halo, to już po zaręczynach, już zerwany zaręczyny? Nie, no nie chcę go zgubić po prostu. Ja mam nadzieję, Natalia, że to o to chodzi. Dobra, chyba już stoi na rzeźbusik. Tak, już jest, to... Czasem dzisiaj. To co, widzimy się na pierwszej miejscówce, nie? Bo i tak tam w środku nic nie nagramy. Dobra, przyjechaliśmy do pierwszego miejsca, którym jest Rancho, ale w ogóle chciałam powiedzieć, że trafił nam się super przewodnik. No mega, taki wyluzowany, fajny, bardzo spoko. Opowiada fajne historie, więc wydaje mi się, że dużo się dowiemy i później wam opowiemy takie najlepsze smaczki, nie? Z całej wycieczki. Jak nie masz kran w oknach, to możesz to wszystko, co jest wewnątrz, stracić. I to często się tutaj zdarza. Ty musisz mieć kraty w oknach, musisz mieć jakiś drut kolczasty, pralka, prania. I kochani, jaką temperaturę będziesz chciała mieć dzisiaj do prania? No to jest taka kwestia, że jaką sobie przyniesiesz w takiej oto bali, taką będziesz miała. Dobra, jakby się zastanawiałeś, jak wygląda bawełna, to właśnie tak. Z takiej bawełny są robione ubrania, nie? Dobra, tam widzieliśmy bawełnę, ale patrzcie tutaj na kakao, z którego robiona jest czekolada, którą jecie. Tak wygląda.
wygląda śmiesznie, nie? Kakałko. Na drzewie. Fajnie, ale jakie duże w ogóle są te, no, te, nie? Mega. Ale kozak! Kusik. Ale to super wygląda, co? Ale w ogóle jaki jest czerwony. Śmiesznie, kurde, i rośnie blisko ziemi. Myślałem zawsze, że jakoś wyżej. No i tutaj mam jeszcze bananowca, w ogóle on jest przeolbrzymi. No, ale patrz, jak śmiesznie te banany widać, nie? Tak. Takie zielone w ogóle jeszcze. To kochani, od razu mówię, to co mamy tutaj na zewnątrz, tak, to jest skórka, to jest tłuszcz kakaowy. Bardzo tłuste. Dobra, uwaga, próba kakao w takim jakimś... Jest takie obślizgłe na maksa. Patrzne, przypomina trochę mango. Tak? Ale dobre? Mhm. Dobra, uwaga, próbujemy kokosa. Dobry. Taki soczysty bardzo. Mhm. Standardowo jak na wycieczkach w Dominikanie, największą atrakcją są zawsze łazienki. Tutaj były mega luksusowe, bym powiedział. Ale było ciemno, nie? No mega, no to ciemno, prawda, ciemno. Ale spoko były, no była woda, więc to już jest. Można, można. To co przed chwilą widzieliście, to było typowe rancho prowadzone przez klasę średnią tutaj. No właśnie, ten domek to był taki lepszy niż gorszy, nie? Mieli internet, co podobno już świadczy o tym, że są trochę wyżej, bo internet w ogóle tutaj jest podobno bardzo... No. Teraz jedziemy w kolejne miejsce i będzie to albo miasto Igwe, Ha jest niebe. Albo będziemy odwiedzali fabrykę cygar i będzie tam można skręcać cygarami. O, będzie czemu ja? To ty może. Dobra, zobaczymy na miejscu. Okej, okay, dojechaliśmy do miasta Igwe i idziemy na lokalny targ i podobno możemy zobaczyć tam rzeczy różne. Ale owoce tutaj na tym targu wyglądają naprawdę mocno. Patrzcie, jakie ananasy olbrzymie. O, tutaj mamy zielone banany, czyli platany. W ogóle, co się dzieje z tymi kablami tutaj? Kto to ja mam pytań, nie? Zobaczcie. Okej, przechodziliśmy przez alejkę, gdzie sprzedają mięso i powiem wam, że jakby to polski sanepid zobaczył, to by się złapał za głowę, nie? To było traumatyczne dla mnie, naprawdę. Teraz przyszliśmy do części z przyprawami i patrzcie, jakie kolory. Cud barwiona hibiskusem. Dobra, widzowie, udało mi się namówić Karola na zakupy. Nie było łatwo, ale bierzemy różową sól i gałkę muszkatałową, taką do ścierania. Dobra, jesteśmy już jakby poza tym całym marketem, poza tym miasteczkiem, bo przyjechaliśmy pod taką bazylikę, zaraz wam pokażemy, ale jak wrażenia z tego stargu? Nie, ciężko, nie? Ja bym się tam nie odnalazła. Tam było brudno, był smród, po prostu wiecie, jedzenie na podłodze, krew jakaś, no... No było wszystko. Było wszystko generalnie, trochę mi to przypominało taką Tajlandię, w sensie nigdy w Tajlandii nie byliśmy, ale no wiecie, z filmów w ogóle taka trochę Tajlandia. Wiecie, hotel hotelem, ale to co się dzieje w miastach, no to właśnie jest coś takiego. Teraz jesteśmy pod jakąś bazyliką, więc wyjdziemy, a potem lecimy na obiad. Brutalizm modernistyczny. Brutalna konstrukcja. Okej, wyszliśmy już z bazyliki, chwilę tam posiedzieliśmy, ale w ogóle spójrzcie tutaj dookoła. To są tak równe palmy, nie dosyć, że one rosną prosto, to jeszcze są tak równo posadzone, nie? Teraz kolejnym naszym przystankiem jest obiad, a później jeszcze fabryka cygar. No dobra, dojechaliśmy na obiad, tak wygląda, proszę bardzo. Fryteczki, kurczak, czyli no, typowe dominikańskie specjały, bo oni na przykład kurczak uwielbiają. Natalia wzięła jeszcze ryż, tak? I... Frytki niestety są zimne. Okej. Okay. Tu jeszcze wzięliśmy takiego pierożka z kurczakiem, więc no, zjemy, zobaczymy. Szału pewnie nie będzie, bo tutaj kuchnia nie jest zbyt specjalna, ale no przynajmniej wiecie, coś pewnego. Dobra, obiad zjedzony był dobry, tylko był zimny. No, było spoko, tylko że mogło być cieplejsze. Teraz idziemy do fabryki cygar, później idziemy jeszcze na jedną plażę i do hotelu. No dobra, podjechaliśmy pod lokalną cygarownię. Wygląda ona mniej więcej tak. Tutaj jest Mama Juana, czyli ich lokalny alkohol, który pomaga na wszystko podobno. Zaraz przetestujemy, bo jeszcze nie testowaliśmy podczas naszego pobytu i uwaga... Musimy kupić cygara, Natalia, dla rodziny, nie? Tak, musimy kupić cygara i uwaga, wchodzimy do środka. To tutaj chyba, Karo, cała manufaktura się odbywa. Z amoniaku, że są występujące. Tak samo zmniejsza się ilość nikotyny, jest to mniej intensywne dla nas. Kochani, to wszystko się rozkłada też bardziej równo między łodygami a liście. Następnie, kochani, mamy taką akcję, że jak już mamy starzone te liście, to później, kochani, to wędruje sobie jeszcze raz do suszenia. Mamy gotowe cygary. Pójdziemy sobie na chwilkę zobaczyć. O, jest też polski akcent, proszę bardzo. No dobra, nasza wycieczka powoli dobiega końca. Sorry za moje włosy, ale jesteśmy na plaży i tutaj bardzo wieje, bo to jest w ogóle plaża dla surferów. Ale Karol, jak ogólnie podoba ci się dzisiejsza wycieczka? Spoko, no nie było wiesz czegoś wow, ale zobaczyliśmy, jak wygląda Dominikana prawdziwa, nie? Więc warto było. Fajnego też mieliśmy pana przewodnika, bo bardzo dużo opowiadał, nie? Takich życiowych rzeczy, jak tutaj się żyje, jak to wszystko funkcjonuje. No i stwierdził, że nie doceniamy tego, co mamy, nie? To prawda, widzowie, doceniajcie to, co mamy. Tutaj tam się uczą pływać na tym, na desce. Faktycznie, ale chyba większość czasu są w wodzie. A gdzie mają być? No, się na wodzie. Na desce! A, że o co ci chodzi, no to tak, no. No próbują, uczą się chyba, nie? Tu nie ma też jakichś wielkich fal, ale... Nie, no są spore. No ale nie takie, żeby wiesz, nie wiadomo jak surfować, ale spoko, no. Dawaj, Karol, organiki. A, właśnie. Jak piknik, to piknik. Proszę, jak profesjonalnie zawinięty tutaj. Ale siarą, Natalia. Teraz siarą, ale teraz doceniasz to, że je mamy?
Dobra, witamy was z hotelu. Powiedzcie, że byliśmy tak zmęczeni i tacy głodni byliśmy, że zapomnieliśmy dograć zakończenia, więc żegnamy się z wami dzisiaj. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. No kurde, taki wyjątkowy. Trochę inny, trochę łączony, no ale chcieliśmy też wam pokazać, jak wygląda ta prawdziwa Dominikana. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie, pewnie już z Polski, więc pa pa!